Siema, Artem z tej strony. I w tym filmie dowiesz się, co musisz wiedzieć o trakach. Także bez zbędnego pierdolenia lecimy z tematem. Dobra, są różne rodzaje traków. Są to deskorolki, longboardów, zabawkowe i tym podobne. Dzisiaj jednak będziemy się głównie skupiać na rodzaju traków do skateboardu. Najpierw więc zacznę od budowy traka, oczywiście tego do deski. Track składa się z baseplate'a, a z kolei w tej części znajdują się również kingpin, czyli śruba, która utrzymuje gumki z talerzykami oraz górną część traka. Gumka pivotowa, czyli gumka, która utrzymuje hanger, żeby nie latał, oraz dolny talerzyk z dolną gumką. Potem jest hanger, czyli górna część traka, w której znajdują się mniejszym oś. Pierścienie czyszczące. To tak zwane washery. Śrubki na ośki z zaciskiem. Takie śrubki właśnie możemy dostać w zwykłym sklepie z artykułami metalowymi. Jest to właśnie śruba na gwint 8. Górna gumka, górny talerzyk oraz śruba do kingpina z zaciskiem. I tak właśnie prezentuje się cały track. Części takie jak gumki czy gumka od pivota możemy oczywiście wymienić, jeżeli się coś z nimi stanie. Niemniej przez tyle lat co jeżdżę, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek wymieniał gumki. Poza tym to kingpin może się też oczywiście złamać. Jeżeli się tak stanie, to albo się kupuje nowe traki, albo się właśnie wybija kingpina. Jeżeli nie wiecie, jak wybić kingpina, to polecam wam film od Rad Vision. Powinna się wam wyświecić karta, o tam, w prawym górnym rogu. Dodam jeszcze, że jak ośki w hangerze się wam zepsują i nie możecie wkręcić śrubki na ośkę, to nie śmigajcie z prędkością internetu LTE po nowe traki, tylko zaopatrzcie się w tak zwane skate tool z gwintownicą. Polecam, ponieważ jest to naprawdę przydatne narzędzie. Pamiętaj o tym, że przy doborze traków musimy wiedzieć też, jaki rozmiar wybrać do deski. Na przykład jak mamy deskę 8.0, to rozmiar traków do takiej deski będzie pasować w tym przypadku numer 139. Zwróćcie też uwagę na to, że każda firma traków ma inną tablę rozmiarów, także miejcie to na uwadze. Ważna jest też wysokość przy wybieraniu traków. Niskie traki pozwalają na szybsze kręcenie flipów, natomiast wysokie traki na zamontowanie większych kółek. No i też ponoć wyższy pop. Także skoro już wiemy, z czego składa się track, to teraz porozmawiajmy o tym, jakie są rodzaje tracków deskorolkowych. Na rynku deskorolkowym możemy zakupić traki normalne. Hollow Kingpin, czyli traki, które mają puste kingpiny. Hollow Axel, czyli traki, które mają puste ośki oraz kingpiny. Oraz zupełnie nowe traki, czyli Avenue Suspension Tracks. Chciałbym właśnie je kupić, ponieważ są to traki, które posiadają tak zwane zawieszenie i dzięki temu można lepiej znosić duże dropy, schody i tym podobne. Puste kingpiny oraz ośki służą do zmniejszenia wagi traków. Moim zdaniem nie polecam wam właśnie tych traków, dlatego że szybciej się zużywają. Lecimy dalej. Znalazłem gdzieś na internecie listę wagi traków i właśnie według tej listy to traki Tensor są najlżejsze. Pozwólcie jednak, że dodam na tę listę traki Avenue, ich pierwszą wersję, czyli Gen 1 oraz ich drugą wersję, czyli Gen 2. Pierwsza generacja traków Avenue waży jakieś 459 gramów, natomiast druga generacja 11% mniej. Tak przynajmniej pisze na ich stronie internetowej. 459 gramów odnośnie 11% to jest jakieś 410 gramów. Jak więc możemy zauważyć, traki Avenue są najcięższe, ale tylko dlatego, że system zawieszenia waży naprawdę sporo. To tyle, jeżeli chodzi o traki Avenue. Nie umiem wam powiedzieć, czy są godne polecenia z prostego powodu, dlatego, że na nich nie jeździłem. Przechodząc do sedna tego filmu, porozmawiajmy teraz o tym, jakie traki według mnie są warte uwagi. Przede wszystkim to zależy od twojego stylu jazdy. Jeżeli jesteś ziomeczkiem, który śmiga tylko i wyłącznie na rampach, to polecam wam traki ciężkie. Do tej kategorii zaliczają się na przykład traki Independent. Ich cena na dzień dzisiejszy to jakieś 250 zł. Natomiast jeżeli jesteś ziomeczkiem, który katuje murki, rurki, boksy i tym podobne, to polecam wam traki lżejsze. Do tej kategorii zaliczają się na przykład traki Thunder albo Tensor. Ich cena na dzień dzisiejszy pozostaje niezmienna. To zależy od was, jakie traki wybierzecie. Nie bójcie się oszczędzać na nowy sprzęt, ponieważ naprawdę nie warto wydawać na tańsze traki. Także to wszystko w tym filmie. Jeżeli się wam spodobał, to wiecie, co macie zostawić. Poza tym, jeżeli jesteś tu nowy, to zapraszam do zostawienia subskrypcji oraz komentarza dla statystyk. Także to tyle, trzymajcie się i cześć!